Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy czarną kompanią oczywiście. No dobra, jesteśmy w Varel. Ostatnia bitwa okazała się łatwiejsza niż sądziliśmy, no ale tak to bywa. Axonosus widzę, że ma tutaj awans, on jest łucznikiem, czyli inwestujemy w łucznictwo, obrona, czy ja wiem... Axonosus Range Defense masz trochę tak plus jeden, nie wiem czy warto w tym momencie. Fatigue można mu zrobić. Resolve nie jest takie bardzo potrzebne. To by można było mu dać na razie. Nie jest to optymalne oczywiście, ale no ale cóż. Ale tak w tym momencie jest. Teraz tak. Łucznik. Co by mu tutaj dać? Atletyka. Szybka adaptacja. To nie. 9 żyć. Bullseye? Nie bullseye. Bullseye, tak. Można by mu dać bullseye. Zawsze mu to się przyda. Jako łucznikowi. No i to tyle w zasadzie. Teraz jeżeli chodzi o kontrakt, no to jesteśmy w Varel. W zasadzie moglibyśmy sporo rzeczy sobie tu sprzedać, ale wydaje mi się, że większą uzyskamy kasę, jak pozbędziemy się tych tutaj negatywnych wydarzeń, które gnębią tą wioskę. Więc spróbujmy wziąć ten kontrakt taki, powiedzmy, od domu szlacheckiego. Co oni tutaj chcą? Undead Scars. Rozwiązanie do tych undead. Gdzieś mamy się dostać. Zapomniane ruiny. Bla, bla, bla. 2730 nam zapłacą. No dobra. Artefakt z starożytnych ruin na południu. To z tym nam wiele tutaj nie da, więc zróbmy może troszkę czyszczenia magazynu, że tak się wyrażę. To nam jest w ogóle tu niepotrzebne. Co jeszcze? Te są nam w sumie niepotrzebne w ogóle. A sprzedam to wszystko w diabłu. I tak z tych nieumarłych mamy mnóstwo rzeczy. Zastanawiam się, czy nie potrzeba, tak, potrzeba troszkę żywności kupić. Jak długo to jest? 7 dni, dobra. To można jeszcze kupić, to nam wystarczy. Narzędzia, amunicja. Amunicji mamy, ale można by w sumie kupić. Medycznych tych mamy trochę. Co jeszcze nam brakuje? Narzędzi tutaj nie ma, więc w zasadzie tyle możemy zrobić. No i co? No i udajmy się, to jest niby jednoczaszkowy kontrakt. Tylko gdzie? Oczywiście musimy derdać południe. No i na południe, starożytne ruiny. Nic nie widzę. Tu! Ojej, jak strasznie daleko. Nie wiem, czy po drodze nie rozwalimy na przykład jeszcze tego. Ruin Sondsted. Zobaczymy. Czy w ogóle coś tu w Varel gdzieś po drodze możemy kupić ciekawego, co by można było sprzedać na południu. Tu chyba nie bardzo. Big Farm. Tak nie bardzo to mamy co tutaj do tego. Do kupienia. W Glansburgu może coś kupimy, ale nie wiem, czy będziemy w stanie sprzedać. Dobra, lecimy. Zobaczymy po drodze, jak tutaj, czy warto to atakować, te ruiny. O, brygandzi, stop. Może brygandów warto załatwić. Nie wiem, ilu ich tam było, ale w ogóle można by sobie zmienić troszkę ludzi. Trzeci poziom. Wymienimy cię z Albim, który jest, już ma siódmy poziom. 150 ty masz zaraz. Jak
będzie troszkę zabawy, ale to tak weźmiemy, to tobie i tak jest 88 zostaje. Ty masz 77, więc nie wiem, czy taki ciężki pancerz jesteś w stanie w tym momencie nieść. Lepszą tarczę to możesz. Kurczę, tylko czy my mamy jakiś taki... 60 to jest trochę za słaba. Ile on zajmuje fatigue? 18. Wszystkie te ciężkie pancerze tyle biorą. Może takie coś. Tylko zaraz. Argos. Konrad. Axonosus. Argos, wy jesteście tego samego... poziomu. Kurczę, no zastanawiam się z tym. Fatigue. Zabija. Zostanie ci 53 fatigue. No dobra, może jakoś tam przetrwasz z tym. Perki jakie ty masz? A na razie takie, dobra. Czyli tak, zabija. Lopez. Lopez pójdzie zamiast... zamiast Venero. Czwarty poziom. No, musimy troszkę poczkolić ludzi. Wiem, że nie będzie optymalnie, jeżeli chodzi o... wyposażenie, chociaż ty akurat tą fatigue masz mnóstwo, tu wszyscy mają minus 18, więc to nie ma znaczenia. Co tutaj masz? Kto jeszcze jest tutaj? Piąty, siódmy poziom. Feniks nie walczył ostatnio. I Adren. Adren z Korbierem się zamienisz. Ty w zasadzie jesteś wszystko wyposażony tutaj. Tak. I kogo by tu jeszcze zamienić? Feniksa można by dać zamiast kogoś. Może zróbmy tak. Nie potrzebujemy awansować Gustawa, bo Gustaw i tak ponoć odejdzie. Andrzej Z3, ty już nie chciałeś mieć tej postaci, ale my cię wyszkolimy. Wymienimy cię tak. Ty możesz na razie zostać. Sokoła można by też w sumie podszkolić. Tylko mu damy czepiec na głowny, czy kolczugę, czy cokolwiek to jest. I małą tarczę. W sumie nawet mógłbyś dużą wziąć na wymiankę. Dobra. Myślę, że taka ekipa byłaby w sam raz. Jest może słabsza troszkę, ale na bandytów to myślę, że to będzie ok. Tylko gdzie oni się podzieli? 9, to jest łatwa rozprawa. O, chodźcie łapać ich, łapać. No, łatwa rozprawa oczywiście, jak wyjdzie, że tak powiem, że znowu nie umarli, tu gdzieś będą, no to nie będzie tak prosto. Ale nie, na szczęście się udało. Poćwiczycie sobie troszeczkę. I tak mamy przewagę, więc oni już się boją. Chyba my musimy podchodzić do przodu. Najpierw zdejmijcie tego łucznika. Kogoś trafisz? Nie, ale możesz podejść do przodu i możesz strzelać. Wow, już go trafiłeś. To była szybka piłka. Co, podejdź tutaj. Bardzo dobrze. A reszta do przodu. Możecie tarczę wysunąć, bo to zawsze się przyda. Na wypadek, jakby jednak ruszyli się do przodu. Poza tym nauczycie się troszeczkę trzymać linię. Ty w sumie możesz... jest jeden jeszcze ten. Podejść tu do góry. No i co? Będą rzucać toporkami. A, nie mają takich toporkowych trochę. W zasadzie, jak to tak stawiacie sprawę,
to... To możecie tak stawiać sprawę, ale generalnie rzecz biorąc wam to dużo nie pomoże, bo sami łucznicy, że tak powiem, sobie poradzą z wami. Ty poczekaj. Wow, Andrzej, aleś dostał. Okej, ty możesz w sumie poczekać. Ten jeszcze jest trochę groźny i oni rzucają, więc na razie ciebie nie będziemy wystawiać Legardus do przodu. A reszta powoli, może tak, robimy tak. Tak. A, próbują, próbują. Dużo wam to nie pomoże. To jakaś słabizna, cienizna jest tutaj. Powinniśmy sobie bez problemu z nimi poradzić. Ojej! Nie umarli, wstają. Tak po prostu. No to ich zajmą trochę. Ha! No w zasadzie w tym momencie... O, w sumie nie trzeba było w tego. Tarczę rozwalił. No nie, no kurde. I to pewnie tą lepszą. Cholera. To akurat niedobrze, bo straciliśmy tarczę. W sumie można by troszkę pofarmić te zbroje. Tylko nie wiem, czy oni mają coś sensownego tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie bardzo. Potraktujmy to jako walkę ćwiczebną. Szkoda tylko tej tarczy. Wow, już wszyscy uciekają. No proszę. Ten nie ucieka jeszcze. Ta reszta to już w zasadzie jest łatwa piłka. No, ten chyba ma lepszą zbroję, tak mi się wydaje. A, będą się bronić. Sprytnie. A, czy jest sens marnować? A, możemy ich szybciej wyzabijać. Dobra. Kończmy i idziemy do domu. Znaczy... zająć się następną rzeczą w naszej rozpisce. Bo tu w zasadzie to nie mamy żadnych problemów z nimi. O, nawet nie ma co strzelać, ale na wszelki wypadek podejść do przodu, jakby czasem uciekli. Ten jest jakiś lepszy. Szczerze mówiąc, nie chce mi się farmić jakiejś zbroi tutaj. Bo on jednak jeszcze walczy. Dobra, i tak już nie ma tej zbroi. Ten próbuje uciec. Ścigamy ich do końca. O rany, jeszcze się tutaj znaleźli tacy... Nie umarli, wstają. O rany, głowę mu odrąbałem. Jesteś w stanie w tego trafić? Nie bardzo. O, podejdź trochę do przodu. Ty możesz tego tutaj ubić. Ty i tak sobie nie trafisz.
A, ty jesteś najbliżej. Tu nie ma sensu biegać z góry. Lopez się tym zajmie. Adren też może. I zabija. Reszta nie jest potrzebna. No, może jeszcze zabójca. O, sztylet ma gość. No. No. Dawać go. Łatwizna. Coś zdobyliśmy. W sumie duży łuk. Trochę rzeczy żeśmy zdobyli. Lepszą włócznię. No dobra. To może się akurat przydać. Jeden awans tylko. Lepsza włócznia. Czy ktoś ma... Jaką wy macie włócznię? Boar Spear. Wszyscy mają te włócznie, co trzeba. Andrzej Zetczy, widzisz, awansowałeś jeszcze. Ranch skill masz mały. No tak, ale zaraz tu plus 5 damy, tu damy plus 3. Co jeszcze można? Fatigue, Resolve. Można by w sumie jako takiego podwójnego, to znaczy hybrydę, więc można by zainwestować trochę w to. Bo ty masz tą permanentną minus 40, a w Fatigue mieliśmy troszkę inwestować. No dobra, co jeszcze tu można by mu wrzucić? Bullseye jest. Taunt, Pathfinder, Bugs and Belts. Mogłoby ci się przydać. O, i wtedy będziemy mogli cię wyposażyć w takie bardziej zaawansowane rzeczy. Jak na przykład to i to. Chociaż ta duża tarcza chyba nam będzie potrzebna. O. No dobra. To jest sprawa załatwiona. Co my tu mamy? Shelter jakiś. Idziemy dalej. Poćwiczyliśmy. Czas ruszać dalej. Zastanawiam się, czy tutaj nie będzie za trudno. O, jeszcze jacyś brygandzi. To ćwiczymy dalej. Łapać ich tu. Ćwiczymy. Gonić ich. A, ci są bardziej odważni. Wow, jaki mieczor ma. Z nim to trzeba będzie ostrożnie. Ty nie masz tarczy, zapomniałem o tym. Ojej, Feniks, no widzisz. Bez tarczy to tak trochę niefajnie tutaj. Co tam, kurczę, ładuj tego do przodu. Wy tu strzelacie, ile możecie. Bardzo dobrze. Tam jeszcze jest jeden łucznik. Nie należy o tym zapominać. O kurde! Trafiłeś Feniksa w plecy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Patrz, gdzie strzelasz. Okej. Tu musimy podejść tak. Coś wam tutaj nie idzie, to dziabanie ich. No, teraz lepiej. Okej. Dobrze. Możesz podejść tutaj i zrobić takie fajne przebicie. To chyba za bardzo się wysunąłeś do przodu. Zabija, no ale dobra, niech ci świeci. Tu mamy ripostę.
żebyście nie byli zbyt pewni siebie, bo pewność siebie nie popłaca jednak. Dobra, spróbujmy tego najpierw załatwić. A, jednak zrobił zamiankę. No dobrze, żeby kogoś nie trafić, tego. Noc, nie noc. Trafiasz bezbłędnie. O, właśnie, Feniks, trzeba cię zmienić. Dobra, łucznik załatwiony. Feniksa trzeba by zmienić, ale to jeszcze... Tak zrobimy. Czy ty możesz kogoś tutaj... dziawnąć? No, no móc to możesz. No, ci już się wystraszyli, ale trzeba tak. Tego trzeba najpierw załatwić, żeby Feniksa nam nie załatwił. Ty masz rotację, więc zrób tak. Feniks się wyrwał bez tarczy, nie zdążył ją złapać pomiędzy bitwami. To by było na tyle. To Feniks, ty sobie poczekaj tu z tyłu, idź tam do tyłu. Bez tarczy to ty się nie wychylaj. Dobra, bo ten nam będzie uciekał. Trochę mu brakuje jednak. Jeszcze. W zasadzie zróbmy tak. Zastaw mu tu drogę. No, widzę, że skutecznie. Super łatwizna. Ale o to chodzi, żeby troszeczkę sobie poćwiczyć. No dobra, załatwieni. Coś mamy tu ciekawego. O, jakieś hełmy, 105. Jakieś miecze. O! Takie se rzeczy. Lecimy dalej. A, właśnie, żeby nie zapomnieć. Kto tu nie ma tarczy? Ty nie masz tarczy. I masz na zero praktycznie... To, dajmy tak, mam nadzieję, że się uda wam na to naprawić, jak nie to cię zmienimy. Jesteście troszkę ranni generalnie rzecz biorąc. No właśnie. Więc się zastanawiam, czy nie odpuścić jednak tamtego. Tego miejsca. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. No nieznany jest garnizon. Dobra, ja myślę, że zakończymy na ten odcinek. Ja się jeszcze zastanowię między odcinkami, czy atakować tutaj, czy jednak idziemy do Glansburga. A na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.